bardzo często pytają młodzi ludzie, którzy chcą zająć się muzyką, jak dostać się do mediów, jak to zrobić, żeby zaistnieć, co należy robić, czy mam mieć koszulę w kratę, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Na to pytanie najlepiej odpowie tym, co robi i jak zaistniał, właśnie Bart Sosnowski. Czekałem długo, długo, bardzo. Zrzuciłem jego cwany wzrok. Segregowanie mnie do pałków cels. Włóczenie się pod jego blok. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd. Zdążymy zanim wróci, mówię, chodź. Moje pierwsze spotkanie z człowiekiem, który wówczas miał inną koszulę, poza tym chyba był taki sam jak teraz, i to jest tajemnica jego sukcesu, było najprostsze z możliwych. Zaczepił mnie na korytarzu w Radiowej Trójce i wręczył mi płytę kompaktową typu CDR z jednym nagraniem, tak było? Ja atakowałem osobę Piotra Meca na kilka różnych sposobów, aż doszło do bezpośredniego spotkania. I wtedy już pan Piotr mi nie był w stanie uciec i faktycznie płytę otrzymał. Wadam na twarz, nie wyspany czar, to jeszcze dzień czy noc. No chodź, no chodź, tu było niedaleko stąd. Staliśmy tam, patrzyliśmy, gdzie umierają sny o przyszłości złej. No chodź, no chodź, to było niedaleko stąd. Dla mnie blues jest podstawą wszelkiego rodzaju gatunków muzycznych związanych z muzyką rozrywkową w dzisiejszych czasach. I bez względu na to, jak ten czy inny gatunek postrzegamy, to jeżeli sięgniemy do bazy, to tą bazą zawsze jest blues. Mój nauczyciel gitary, Waldek Lewandowski, zawsze mówił: posłuchaj sobie bluesa, ale uważaj, bo jak raz posłuchasz, to już nie będziesz w stanie się oderwać. Najważniejsze to, żeby robić rzeczy przede wszystkim dla siebie i nie za bardzo kalkulować. Tylko tyle. Czasami jest tak, że bez względu na to, co w głowie człowiek posiada i co chciałby zrobić, to potrzebuje solidnego kopa, takiego z zewnątrz, kogoś, kto go wesprze i powie mu, że to, co robi, jest cokolwiek warte. Poza tym, że jestem uparty, ale jednocześnie staram się być tak pokorny, jak to tylko możliwe, to miałem jeszcze to szczęście, że na swojej drodze spotkałem moją Olę Górecką. Rozbity na kawałki, nic nie widzę. Sponiewierany, w głowie jedno mam, że jestem w drodze, że do ciebie. Bardzo lubię pisać dla Bartka, bo ja lubię melodie, które on pisze, one mnie inspirują. W ogóle mamy taki swój ukochany serial, który się nazywa Przystanek Alaska. I tam jest taki odcinek o takim Indianinie, który rzeźbił flety z gałęzi drzew. I tam pięknie on o tym powiedział, że on po prostu bierze taką gałąź i musi dostrzec ten flet. Ja tak mam z tymi piosenkami. Ja biorę i słucham i po prostu szukam tych słów, które one już gdzieś tam są. Absolutely.